Wadowice przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. Mieszkańcy ozdabiają swoje domy światełkami, gwiazdkami i bombkami. Także na naszych ulicach i placach pojawiają się świąteczne dekoracje. Najpiękniej jest na wadowickim rynku, na którym stanęła dorodna 15-metrowa choinka przywieziona z podhalańskiej miejscowości Zaskale koło Zakopanego. Jest to dar od górali dla mieszkańców papieskiego miasta. Bożonarodzeniowy świerk został przyozdobiony kolorowymi bańkami i setkami lampek. Papież Benedykt XVI powiedział kiedyś, że Boże Narodzenie to święto światła, które niesie Bożą łaskę ludziom. Mówił też wtedy o świetle nadziei i miłosierdzia, które bije z Betlejem w tym dniu. Na całym świecie jeszcze przed świętami miasta rozświetlają swoje ulice nastrojowymi ozdobami, by każdy mógł czuć, jak szczególny jest dzień Bożego Narodzenia. Także w Wadowicach od kilku dni miasto przygotowuje się do świąt. Oprócz wspaniałej choinki przyozdobione zostały lampy, witryny sklepów, a nawet drzewa. Jednak najwspanialej prezentuje się świetlna fontanna na rynku, wykonana z tysięcy LED-owych światełek, które imitują kaskady spływającej wody. Jest to niewątpliwie najbardziej efektowny element świątecznej dekoracji, który swoją oryginalnością zachwyca wiele osób. Wieczorem nasze miasto nabiera świątecznego uroku. Teraz czekamy tylko na śnieg.